Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój Tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój Tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa w programie Przekrój Tygodnia, pierwszym programie po wyborach do parlamentu. A moimi gośćmi są dzisiaj pani Wioletta Kulpa, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pan Tomasz Kominek, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I pan Mariusz Pogonowski, Platforma Obywatelska. Witam. Wszyscy moi goście dzisiejsi startowali w minionych już wyborach. Niestety nie udało się tym razem dostać, pomimo, jak myślę, bardzo fajnych, dobrych wyników. Jak oceniacie państwo te zakończone właśnie wybory do Sejmu i Senatu? Co was najbardziej zaskoczyło, a co było pewniakiem i się potwierdziło? Panie Mariuszu, bardzo proszę. Dla mnie same wybory były olbrzymim zaskoczeniem, ponieważ pierwszy raz w życiu uczestniczyłem osobiście w czymś takim jako kandydat, więc wiele rzeczy było dla mnie zupełnie nowych. Rozdawałem ulotki na ulicach Płocka, poznałem wiele opinii na temat zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości, i to takich bardzo soczystych opinii od przechodniów. O PSL-u było coś? Też było, jasne. Tak więc wybory pod wieloma względami zrobiły na mnie duże wrażenie i muszę przyznać, że mocno je przeżyłem osobiście z takiego zwykłego ludzkiego punktu widzenia. Myślałem, szczerze mówiąc, że będzie zupełnie inny wynik wyborów, że Prawo i Sprawiedliwość zdobędzie mniej głosów, nie będzie miała większości w parlamencie. Szczerze mówiąc, strasznie na to liczyłem i startowałem w tych wyborach z przekonaniem, że właśnie tak się uda, ale wyszło zupełnie inaczej i serdecznie obecnej tu pani Wiolecie gratuluję tego bardzo super wyniku. No, jest to jakąś porażką, bo my też uważam, że wszyscy, którzy byli po tej stronie, co ja, liczyli dokładnie na to samo, ale Polacy wybrali inaczej i trzeba z całą świadomością oddać honor, że Polacy rzeczywiście wybrali, ponieważ frekwencja była bardzo wysoka. Więc tak będzie teraz. Tak będzie. Sam jestem ciekawy, Prawo i Sprawiedliwość się zaoferowało cały duży pakiet socjalny. No teraz w trakcie tych 4 lat będziemy jako opozycja rzetelnie patrzeć na ręce, komentować, no i pilnować, żeby teraz wszystko się nam udało. Miejmy nadzieję, że będą pomyślne wiatry, że Polskę nie dopadnie żaden kryzys, że to wszystko się uda zrealizować i Prawo i Sprawiedliwość będzie w historii jedną z najlepszych partii. Jakie miłe słowa na początek, bardzo proszę, panie Tomasz. Ja bardzo lubię słuchać kolegi radnego i dlatego cały czas miałem uśmiech na twarzy, taki koleżeński. Natomiast faktem jest, że ta frekwencja była bardzo duża i pewnie wszystkim tym, którym chciało się chcieć wyjść z domu w niedzielę, należą się gorące podziękowania, bo 18 milionów, zaokrąglam te liczby, Polaków chciało zagłosować na swojego przedstawiciela, na kogoś konkretnego. Prawie 62%, przypomnijmy. Zgadza się, prawie 62%, na kogoś konkretnego, kogo sobie wcześniej upatrzyli, to chwała im za to. Natomiast w mojej ocenie słowa krytyczne jednak należą się tym, którzy stwierdzili, że ich to nie interesuje, że to nie od nich zależy, że to, kto będzie danym posłem, to nie ich interes, a nie powiedziałbym tych słów krytycznych, gdyby nie skala, bo mimo tego, że blisko 62%, 18 milionów osób zdecydowało, no to jednak ponad 11 milionów ludzi nie wyszło z domów, tak? Ja rozumiem, że były takie okoliczności, które uniemożliwiły niektórym wyjście z domów, natomiast no pewnie gros tych osób po prostu nie interesuje się i nie chce spełnić tego obowiązku obywatelskiego. I myślę, że trzeba się nad tym zastanowić, dlaczego są takie, a nie inne powody, bo w mojej ocenie, ja mówiłem to niejednokrotnie, że jest to zohydzenie polityczne i mam na myśli tu wszystkich tak naprawdę przedstawicieli wszystkich ugrupowań politycznych, ponieważ to mimo tego myślę, że
od nas wszystkich zależy, czy będzie lepsza, czy gorsza frekwencja. Niektórzy ludzie po prostu mają dość polityki, bo jak tu o tych soczystych wypowiedziach mówiłeś, to mi się przypomniał fakt, że jak wychodziliśmy na ulicę i rozdawaliśmy różne upominki, gadżety w akcjach wyborczych, to ludzie nie mówili nie na przykład na przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej, tylko de facto najwięcej było takich ludzi, którzy podnosili ręce w górę i takim gestem mówili, ich to nie interesuje, tak, ja na nikogo nie będę głosował. I to było przykre, bo no ja się nie spodziewałem, że będą takie opinie. Natomiast jeżeli chodzi o mój start w tych wyborach, to nie był pierwszy start w wyborach parlamentarnych. Wiedziałem, że mamy tutaj pewną drużynę, jeżeli chodzi o miasto. Robiłem wszystko, co możliwe, żeby ta drużyna miejska na naszej liście odegrała taki wynik, który pozwoli odnieść pewien sukces, jeżeli chodzi o całościowy wynik. I powiem szczerze, no jestem bardzo zadowolony, patrząc tylko na ten okręg, ponieważ uzyskaliśmy w tym okręgu 15,2% poparcia. To jest najlepszy wynik dla PSL-u Koalicji Polskiej w całym kraju, jeżeli chodzi o procentowy rozkład. Zdobyliśmy 56 tysięcy głosów, z czego lider zdobył 17 tysięcy, więc młodzi, aktywni samorządowcy z różnych regionów w tym okręgu zdobywali naprawdę bardzo dobry i bardzo przyzwoite wyniki, które generalnie były wypracowane ciężką pracą, najczęściej w samorządzie. Zabrakło niewiele, żebyśmy zdobyli drugi mandat. No nigdy chyba nie byliśmy tak blisko drugiego mandatu, ponieważ koleżeństwo zdobyło tylko 1,6% więcej z Koalicji Obywatelskiej. No i tutaj ten mandat poszedł do Koalicji Obywatelskiej, ale też z jednej strony się cieszę, bo otrzymała ten mandat kobieta Płotrzanka, pani poseł Elżbieta Gapińska, więc suma summarum, no też z tego chociaż można wyciągnąć jakieś pozytywy, że ten mandat został jakby w Płocku, natomiast no, nasz kolega Adam Orliński z Sochaczewa zdobył imponujący wynik, blisko 9 tysięcy głosów, no i mówię, no zabrakło 1,6%, żeby był drugi wynik. Ale w powiecie płockim mieliście drugi wynik i to chyba nawet o sporo, bo z tego co patrzę, PSL miał 18,14%, natomiast Koalicja Obywatelska 11,63%. Tak, to znaczy no, dla więc nas... powiat płocki jednak pani za redaktor, to dla nas jest bardzo miłe zaskoczenie, ponieważ wiele osób z różnych środowisk wyrzeczyło nam wyniku na poziomie 1,5%, tak? No w tym rejonie zdobyliśmy 15,2 przez ciężką, naprawdę ciężką, oddolną robotę. W Płocku zdobyliśmy ponad 12% w kilka osób, co mnie bardzo buduje i dało mi takie dodatkowe skrzydła do tego, żeby w tym samorządzie, mimo tego, że jest 3 dni po wyborach, to robić swoje i naprawdę pracować ciężko tu na dole. Poprawiliśmy wynik, no, kochani, 779 tysięcy zdobyliśmy w 2015 roku w skali kraju, w tym roku ponad 1,5 miliona. 30-osobowy klub będzie w parlamencie, więc no wszyscy jesteśmy zbudowani. Jeszcze jeżeli patrząc na to, że zdobyliśmy posła w Warszawie, no to w ogóle już i to zacnego posła, z zacnego domu, z zacnymi tradycjami, no to dobrze, no pracujmy dalej ciężko. Niestety, no wszyscy wiemy, my od środka, że my fali politycznej żadnej nie mieliśmy, no niestety. Natomiast ciężko wypracowaliśmy te 1,5 miliona głosów i posłów, no chociażby w tej Warszawie, bo to jest niesamowita sytuacja. To kwestia jest taka, że się cieszymy. Oczywiście też jakby trzymamy kciuki za to, żeby wszystkim nam się dobrze żyło przez te 4 lata, żeby te obietnice były zrealizowane. Myślę, że cała nasza trójka tu siedząca ma powody do zadowolenia w kontekście zdobytych głosów. To też dobrze, bo to znaczy, że będziemy aktywnie pracować pewnie przez najbliższe 4 lata dla mieszkańców, więc jest bardzo okej. Umówmy się szczerze, że z naszego punktu widzenia naprawdę te wybory nie były najgorsze, a jeżeli miałbym coś powiedzieć takiego, co jest nie po mojej myśli, to apelowałem do Płocka, żeby naprawdę głosowali na ludzi z Płocka. Niezależnie od tego, kto w jakiej jest drużynie, kto w jakiej jest partii, i tu nie chcę
broń Boże, jako adwokat pani przewodniczącej, czy kwestia w ogóle, no nie, nie chcę się przypodobać pani przewodniczącej, ale jeżeli ktoś pracuje 20 lat w samorządzie i jest bardzo aktywnym i zawsze dobrze przygotowanym człowiekiem i kwestia jest taka, że zdobywa mniej głosów niż radny z Warszawy, który przyjeżdża tylko po to, żeby odbędzić dwie konferencje, to mi się to bardzo nie podoba. Bardzo mi się nie podoba to. I w mojej ocenie nad tym ubolewam chyba bardziej niż nad tym, że sam jakby mam taki czy inny wynik, no bo ten wynik, ja chciałem 1000 głosów, mam blisko tam 2300, więc jestem bardzo zadowolony, dziękując pokornie ludziom. Natomiast to jest dla mnie niezrozumiałe. Że zadziałały jakieś takie sztuczki niż pewne lokalne przywiązanie, prawda, do osoby. To znaczy nie, kwestia jest taka, że inaczej, żeby to naprawdę źle nie zabrzmiało, że jakieś nowe koalicje tworzę, ale kwestia jest taka, że nawet jest mi przykro, że tak się stało, zwyczajnie po ludzku i tyle w temacie, tak? Nie chcę tu nazwiskami operować, natomiast... Znaczy wiemy wszyscy dobrze, znaczy, mam nadzieję, że wszyscy państwo rozumiecie, tak? Analizując wyniki, ponieważ też na to spojrzałam, analizując wyniki z poszczególnych jak gdyby regionów naszego okręgu, ja rozumiem, to w Płocku nie było. Ale ja rozumiem jedną rzecz. Chyba czwarty ktoś dziś mocno wspiera kandydatów z Prawa i Sprawiedliwości i w życiu choćbym ja był najlepszym kandydatem z PSL-u, na mnie nie zagłosuje. I tak wygląda polityka, czy się z tym zgadzamy, czy nie. Natomiast dla mnie... to nie, może oddajemy głos nawet nie kończę pani zdanie. Nawet nie kończę zdanie. Co panią zaskoczyło najbardziej, a co było pewniakiem w tych wyborach? Znaczy zaskoczyła mnie przede wszystkim dzisiejsza audycja, bo jak tu siedzę, to tak mam wrażenie, że mam dwóch nowych koalicjantów, którzy popierają mnie, popierają program, może życzą się dobrze, w nowej rzeczywistości. Chcą dobrze, żeby wszystko się dobrze działo, żeby program PiS-u był realizowany, no tak jakoś trochę w zderzeniu z tymi audycjami przed wyborami. Nie, trochę prawda, to inaczej ja dobrze wygląda. Akurat także, pani przewodnicząca. Także na ten moment to mnie najbardziej zdziwiło. No, pozytywnie ale mówiąc już poważnie, ogólnokrajowo, zaskoczyło mnie frekwencja, to może nie tak bardzo, chociaż pozytywnie oczywiście. Cieszę się, że jakby przełamały tą złą passę jakby nieidentyfikowania się z polityką, czy nie chodzenia na wybory, bo i tak ode mnie nic nie zależy, od wyborów do Europarlamentu. Widać tą tendencję wzrostową i widać tą większą jakby... jakby to powiedzieć, takie określić, taką zrozumienie dla tego, że naprawdę od tego jednego głosu dużo zależy, tak? Że rzeczywiście wykształtowaliśmy taką obywatelską postawę wśród naszych mieszkańców całej Polski, że jednak to jest ważne, żeby uczestniczyć, że no ktoś też przed laty walczył o to, żebyśmy mieli demokrację w tym kraju, żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju, w demokratycznym i że te wybory to jest coś ważnego, to jest takie święto demokracji i powinniśmy w tym uczestniczyć. Każdy z nas, kto skończył 18 lat, może uczestniczyć i mieć jakby swój udział też w kształtowaniu tej rzeczywistości politycznej również, bo to ma odzwierciedlenie nie tylko w kwestii, nie wiem, przepychanek politycznych, czy będzie jedna, dwie, czy cztery, czy pięć partii na arenie politycznej, tylko to jest odzwierciedlenie tego, jak rozmawiamy o programie, to mówimy coś konkretnego, co oferujemy Polakom. I albo mamy taki, albo inny program. I pytanie, co jakby bardziej jest identyfikowane i co uzyskuje większe poparcie w społeczeństwie. I tutaj rzeczywiście program Prawa i Sprawiedliwości i rząd Prawa i Sprawiedliwości uzyskał taki mandat kolejny zaufania, bardzo mocny mandat zaufania, zaraz powiem dlaczego. I w historii po roku 89 tak naprawdę to jest pierwszy rząd, który uzyskał jeszcze większe poparcie niż 4 lata wstecz, kiedy rozpoczynał swoją drogę w rządzie. I w moim przekonaniu jest to ewenement w historii, jeśli chodzi o naszą politykę, bo rzeczywiście tutaj jest olbrzymie poparcie społeczne. Teraz tak przechodząc na taki nasz grunt płocki,
to powiem szczerze tak, bardzo pozytywnie jestem zaskoczona swoim poparciem i z tego miejsca za pośrednictwem Państwa i Petronius i Radia Katolickiego bardzo serdecznie dziękuję wszystkim płocczanom, którzy udzielili mi tego poparcia. Jakby zdementuję słowa pana radnego Kominka, uzyskałam najwyższe poparcie po pani Gapińskiej, tam jakaś niewielka różnica, także jestem tym bardziej wdzięczna płocczanom, że jednak oddali na mnie głos i uwierzyli w to, co proponowałam i szczerze obiecuję, że będę dalej walczyć, nieważne czy to będzie z nadania mandatu poselskiego, czy nadal będę to realizować, mając ten mandat zaufania radnej udzielony przez mieszkańców Płocka. Ja realnie chcę wykonać to, co deklarowałam. Ta piątka dla Płocka jest możliwa do zrobienia. Oczywiście wiem, że to będzie karkołomny wyczyn, bo jakby nie mam też takich możliwości i mandatu do tego, żeby część z tych rzeczy realizować. I o tym właśnie mówiłam, dlaczego przez pryzmat tej działalności od 2002 roku w samorządzie decyduje się teraz kandydować do wyborów parlamentarnych, ale to nie była kwestia, nie wiem, rozstania się Płockiem, tylko jakby faktu, że ma się większe możliwości realizowania pewnych działań. I teraz, jeśli chodzi o zaskoczenie, jeśli odnosimy się do samego Płocka, to muszę powiedzieć, że nie potrafię zrozumieć pewnej stacji telewizyjnej, która mówi, że PiS tak naprawdę przegrał, bo większy mandat zaufania dostała opozycja. To jest dla mnie po prostu abstrakcja totalna. I szczerze mówiąc, przeanalizowałam sobie trochę wyniki od 2015 roku, od tych ostatnich wyborów parlamentarnych i powiem tak, że w skali kraju Prawo i Sprawiedliwość zyskało olbrzymie poparcie, tak jak rozmawialiśmy, te 8 milionów Polaków, ale odnosząc się do naszego okręgu płocko-ciechanowskiego, to zwiększyliśmy swoje poparcie ze 131 tysięcy w 15 do 194 tysięcy, czyli to jest olbrzymi skok. Natomiast oczywiście siłą rzeczy partie polityczne, które teraz się zjednoczyły, no bo to było siła złego na jednego, tak, że wszyscy się jednoczą przeciwko jednemu, żeby no, ten PiS nie miał tego poparcia. Niestety to też nie oddało tych intencji opozycji, a tym samym nawet się nie przełożyło na głosy. Bo jeśli w 2015 roku rozmawiamy o tej liście partii, które wtedy startowały, a teraz się zjednoczyły, czyli Platforma Obywatelska i Nowoczesna, to w sumie mamy 64 804 głosy, a dzisiaj Platforma Obywatelska, czy jak tam się zwaliście państwo inaczej, żeby ukryć słowo Platforma Obywatelska, 62 429, czyli de facto zmniejszyło się poparcie. I to samo jest z PSL-em. PSL wtedy oddzielnie startował, oddzielnie PSL i oddzielnie Kukiz. Mieliście państwo łącznie, gdyby zliczyć te dwie listy, 57 251, a teraz jest 52 227. Nie wiem, skąd pan radny ma te 56 tysięcy. Tylko od nas nikt z Kukiza nie startował, więc proszę ale, też... Ale mówimy o jakby całym komitecie, który startował łącznie, czyli de facto poparcie dla opozycji spada, jeśli mówić w przełożeniu na głosy, pomimo wyższej frekwencji. Pani Wiolu, kropeczkę musimy postawić. Dobrze. Kończymy pierwszą część naszego spotkania i za chwileczkę wracamy. Przekrój tygodnia. Dzień dobry, witam po przerwie. Przypomnę szybciutko, że moimi gośćmi są dzisiaj pani Wioletta Kulpa. Witam ponownie. Pan Tomasz Kominek. I pan Mariusz Pogonowski. Witam serdecznie. I wracamy do wypowiedzi pani Wioli. I chciałam jeszcze nawiązać do Senatu, bo też mówi się, że jakby poparcie dla pana senatora Martynowskiego dzisiaj jest tylko o 10 tysięcy mniejsze, że powiedzmy sobie szczerze, pan Waldemar Pawlak poległ, jeśli chodzi o Senat. W Płocku wygrał. Sekundkę. Jeśli chodzi o 2015 rok, wynik był taki. Pan Martynowski 80 133, pan Waldemar Pawlak 63 301. I pamiętacie państwo, że wtedy jeszcze była Lewica, do Senatu kandydowała pan Surmak, czy nie wiem, czy dobrze, i pan Rdes, to był taki niezależny komitet, 18 tysięcy, jeden zdobył, drugi 23. Czyli łącznie mamy 104 760 w 2015, a przechodząc do 2019 roku, pan Martynowski ma 115 800, a pan Waldemar Pawlak 105 141. Czyli de facto tylko o 1000 zł zyskaliście państwo więcej głosów, pomimo tego zjednoczenia. Tak jak powiedziałam, no wszyscy przeciwko jednemu.
Ja oczywiście rozumiem tą sympatię, która teraz wybrzmiewa z ust panów radnych, ale oczywiście no ja pamiętam, jakim językiem rozmawialiśmy przed wyborami. Oczywiście cieszę się, że zmieniliście ten język. Że ja nie teraz, zmieniłem, proszę. Że teraz rozmawiamy bardziej przyjaźnie, bo te emocje być może też opadły i no mamy taką satysfakcję, tak, że już jest po wszystkim i możemy teraz przejść do ciężkiej pracy. I teraz tak, ja zapewniam ze swojej strony jako Violetta Kulpa w trzecim dniu po wyborach. Zapewniam o ciężkiej pracy, którą już rozpoczęłam, którą będę realizowała na rzecz tego samorządu. Od jutra praktycznie złożę kolejne interpelacje, bo nawarstwiło się wiele tematów, które w moim przekonaniu są bardzo niepokojące i bardzo negatywnie wpływają na to miasto, a przede wszystkim oddziaływują negatywnie na przedsiębiorców. Natomiast co do ogólnopolskich, tak jak powiedziałam, będę w stałym kontakcie z naszymi parlamentarzystami, ci, którzy zostali wybrani. Mam szczerą nadzieję, że będą dalej reprezentować to miasto i będą dbać o interesy mieszkańców, niezależnie od tego, czy są z Warszawy, czy z Mławy, czy z innego miasta, bo jesteśmy jednym okręgiem płocko-ciechanowskim. Dobrze, to ja jeszcze chciałam troszkę sprowokować może pewną dyskusję, bo tak mówiliście państwo o frekwencji, że jest super, no bo jest super, nie ma co ukrywać, ale to z jednej strony jest pozytywna sprawa, a z drugiej strony trochę smutna, bo tak się zastanawiam, czy ta frekwencja nie była spowodowana właśnie tym, że Polska stała się podzielona i jedni drugich napuszczali trochę na siebie i mówili, dobra, trzeba pójść, żeby usunąć tych drugich. Nie wiem, czy państwo również macie takie zdanie na ten temat, ale no, czy ta frekwencja, ta wysoka frekwencja nie ma jednak tego smutniejszego troszkę oddźwięku również? Wydaje mi się, że dokładnie tak. Ta frekwencja bierze się ze strachu. Coraz więcej ludzi w jakiś sposób obawiało się o przyszłość Polski. W szczególności mówię tutaj o naszym obozie. Ponieważ to, co Prawo i Sprawiedliwość proponuje właśnie w kwestii mediów, to w jaki sposób wykorzystywane są media i jak zostały wykorzystane w kampanii wyborczej. No jednak ta kampania wyborcza nie była równa. Oj, panie Mariuszu, tutaj znowu wrócimy do poprzedniej ale naszej rozmowy. Bardzo proszę, proszę mi pozwolić. Gdzie mówiliśmy przez chwilę o tym, powiedzieć. Także tak, media ale to właśnie do tego z każdej jednej strony były wykorzystywane. Ponieważ tak, no niestety nie jesteśmy ślepi, prawda? Widzimy, co się dzieje w programie pierwszym, w programie drugim. Widzimy, w jaki sposób są komentowane, jak jest komentowana rzeczywistość. Oczywiście i widzimy też TVN i potrafimy sobie to złożyć do kupy. Okazuje się, że media są narzędziem, a co idzie dalej? Idzie karta dziennikarza, idzie karta artysty. Za chwilę okaże się, że nie każdy będzie mógł być dziennikarzem i nie każdy będzie mógł być artystą. Za chwilę okaże się, że kultura zostanie wykorzystana jako narzędzie propagandy i wtedy Polacy będą mieli problem, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość jest dosyć sprawną partią, trzeba przyznać. Mają wysokie umiejętności, jeżeli chodzi o propagandę i potrafią bardzo dobrze dotrzeć do Polaka, co jak gdyby zaowocowało tymi wyborami. I teraz pytanie jest o to, jak gdyby jak Prawo i Sprawiedliwość rozliczy się ze swoich obietnic i pytanie jest o to, co będzie z Polską. Czy jak gdyby cofniemy się jednak jeszcze przed ten 80. rok, czy nie? Czy jak gdyby Polacy na to pozwolą, czy się gdzieś tam kiedyś obudzą? Czy to, że mamy przewagę w sejmiku wystarczy, czy nie wystarczy? Jest wiele pytań. Ja przyznam szczerze, jestem raczkującym politykiem, a tak naprawdę to jestem aktorem. To, co obserwuję i słów, których używam do nazwania tego, nie są zbyt precyzyjne. To jest wszystko jakby tak, tworzy taki obraz, który nie jest bardzo precyzyjny w moich oczach, ale ja mam takie obawy, ale one też nie są tylko moimi obawami. To, co powiedziałem na początku i te życzenia pomyślności są szczere i nieszczere tak samo. Ja mam obawy, noszę je w sercu. Chciałbym tak naprawdę dla Polski i dla wszystkich naszych Polaków, żeby żyło nam się dobrze. Niech to się wszystko uda i żyjmy w idylii. Ale boję się o wolność Polaków i boję się o to, że będzie krach. Ale lepiej, żeby nie było. Panie Mariuszu, to siebie, jeżeli mogę tak bardzo króciutko, ja zaobserwowałam wręcz przeciwnie,
Naprawdę bardziej sprawnych w mediach społecznościowych są zwolennicy Platformy Obywatelskiej czy PSL-u. Przepraszam, z całym szacunkiem do pani Violi, ale zdecydowanie tutaj jest po stronie, jeżeli chodzi o media społecznościowe. No ale właśnie, ponieważ media społecznościowe nie są mediami, które są upaństwowione, na które można mieć wpływ. Ludzie się wypowiadają tak, jak chcą. Podobnie. Dlatego ten obraz wygląda tak, jak wygląda. A tu w Telewizji Polskiej Program Pierwszy jednak są zatrudniani specjaliści. Może mi jako dziennikarzowi nie bardzo wypada, ale z mojej perspektywy, być może właśnie dlatego jestem uprawniona do tego, dziennikarze w stacji TVN czy dziennikarze Gazety Wyborczej w mojej opinii są dużo lepszymi specjalistami. Naprawdę. I może dużo bardziej profesjonalny sposób, no może tutaj teraz źle to zabrzmi, ale przekazują te informacje. Z mojej perspektywy, nie wiem, dlatego nie wiem, dlaczego takie zdanie ma pan, ale być może tak to też może być odbierane. Pani Violu, przepraszam, znaczy, ja przepraszam, ale powiem coś, panie Mariuszu, z czym może pan nie do końca się zgodzić, albo może częściowo pan się obrazić, ale gra aktorska również jest propagandą. I w moim odczuciu to, co pan robi w tej chwili, to jest wykorzystywanie gry aktorskiej w wprowadzaniu takiej atmosfery, że nie wiadomo, co będzie, może będziecie się bali o swoją przyszłość, może będą jakieś trudne sytuacje, nie wiemy, co się rozwinie, ale może nie będzie, wszystko będzie może okej. Dlaczego pan stosuje taki język? Właśnie o tym rozmawiałam, że to był właśnie ten język, który pan teraz zastosował przed wyborami. Co innego pan, to jest właśnie gra aktorska, tak? To, co pan zrobił w tej chwili. Że znaczy, polityka to nie jest gra, polityka to jest szczera rozmowa z obywatelami, z mieszkańcami, którym się jasno określa, ale przede wszystkim własną postawą, własnym działaniem daje się świadectwo, czy jest się wiarygodnym, czy nie. I ja za tą wiarygodność dziękuję, że dostałam to poparcie, ale to jest ciężka praca, która jest wykonywana przez dziesiątki lat. I teraz powiem jedno. Nie wiem, skąd pan wysysa te nieprawdziwe informacje, jakoby w ogóle nie było w mediach publicznych opozycji. To jest totalną nieprawdą, to co pan mówi. Nie wiem, czy ma pan tego świadomość w ogóle, czy nie pan wiem. Tylko i wyłącznie jakby podsyca tą negatywną formę przekazu w formie gry aktorskiej. Telewizja publiczna ma możliwość przedstawiania różnych poglądów, natomiast jak ja oglądam TVN i inne sieci, które też są finansowane przez środki zewnętrzne, niekoniecznie polskie pieniądze, i też czy inne państwa nie mają wpływu na kształtowanie pewnej propagandy właśnie w naszym kraju, po to, żeby podsycać tego typu emocje i wprowadzać zamieszanie w umysłach ludzi. Bo jeśli ja oglądam TVN, albo mało tego, jak słucham działaczy Platformy, którzy występują w TVN-ie i mówią zupełnie, jakby odczarowują tą rzeczywistość, którą oni kiedyś kreowali, że jeśli, nie wiem, były, czy pan pamięta akta 2, to właśnie wykonanie pana kolegów. Tak, i dobrze, wtedy, ale powiedzmy wtedy, sobie też wtedy, o zakresie, rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość ma zupełnie inny zakres i zupełnie inną dostępność do mediów, także nie możemy tego porównać. Oczywiście, że odczarowują, no muszą odczarowywać. Ale o czym pan teraz mówi? Że Prawo i Sprawiedliwość ma tylko i wyłączność na media publiczne? No to jest prawda. Mogę panu podać konkretne wiadomości, w których występuje przedstawiciel PiS-u i Platformy Obywatelskiej, albo PiS-u i PSL-u. Nie ma też czegoś takiego, że kompletny jest zakaz wejścia do telewizji. Mówi tylko pani pytanie, o wiarygodności. Chce z tego skorzystać. Mówi też pani o wiarygodności. Mi się wydaje, że wiarygodność to jest coś, co istnieje w czasie. O wiarygodności będziemy mogli porozmawiać za 4 lata. Nie. Te 4 lata były sprawdzeniem wiarygodności. My oceniamy to, co zostało zrealizowane i to, jak wykonywali inni politycy swój mandat. Bo my nie oceniamy tego, co będzie. Owszem, program na kolejne 4 lata jest ważny, ale przede wszystkim patrzymy przez pryzmat tego, co zostało zrobione. Tego, co prezentowali sobą ci politycy. Czy byli realni, czy byli rzeczywiści, czy byli tylko Było kilka z kamienia afer. Albo z tektury, tak? Było kilka afer, które nie zostały rozliczone. No, czy to było realne państwo za czasów Platformy Obywatelskiej? No dobrze, ale teraz może właśnie, czy wciąż pozostajemy demokratyczni? Głos, bardzo proszę. Jakby chciałbym odpowiedzieć na pytanie,
które było zadane. W kontekście tego, czy jest wynikiem ta wysoka frekwencja walki tylko jednego i drugiego obozu, czy też nie. W mojej ocenie było, aby ta cała sytuacja, która dziś ma miejsce, wynikiem tej walki tylko i wyłącznie wtedy, kiedy polski parlament byłby podzielony na dwa. Mimo wszystko proszę zwrócić uwagę, że akurat ja jestem z takiego obozu, w którym dobrego słowa przez 4 lata nie powiedział nikt o nas od Kurskiego, ale w TVN-ie przez ostatnie 4 lata też nikt nic dobrego o nas nie powiedział. Więc kwestia jest taka, że mamy dziś przedstawicieli Konfederacji, zupełnie nie moja bajka, mamy przedstawicieli Lewicy, mamy przedstawicieli Stronnictwa Ludowego, mamy przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, mamy przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, więc de facto jest dobrze, ponieważ naród jest reprezentowany zgodnie z tym, w jaki sposób wybrał tak naprawdę i komu dał mandat. To po pierwsze. Natomiast po drugie, nauka zwana matematyką jest królową nauk. A propos wypowiedzi, i kiedy my startowaliśmy w 2015 roku z poziomu 779 tysięcy głosów, a dziś mamy tych głosów ponad 1,5 miliona, to oznacza, że dobrze odrobiliśmy pracę domową i to oznacza, że mamy lepsze wyniki, nie tylko mój osobisty, ale naszego lidera i wielu moich kolegów z różnych regionów, a to, że zdobyliśmy mandat w Warszawie pierwszy od 26 lat, to świadczy o tym, że my nie interesowaliśmy się i nie chcieliśmy być antypisem, o czym mówiliśmy. Nie chcieliśmy być taką totalną opozycją. Chcieliśmy robić swoje przez pryzmat własnych osób, właśnie własnej postawy, własnego programu i szacunku, który wyrażaliśmy nie tylko 10 minut temu, mówiąc po koleżeńsku, że po pierwsze szacunek za wynik, a po drugie ja ubolewam nad tym, że pani przewodnicząca nie jest w tym Sejmie, bo ubolewam. Mam do tego pełne prawo, żeby powiedzieć, że wolałbym, żeby z Płocka z Prawa i Sprawiedliwości była pani Violetta Kulpa, a nie radny Warszawy Ozdoba, który przyjedzie tu pewnie za 4 lata. Więc to jest moja opinia. Natomiast kwestia oczywiście jest dyskusyjna a propos tego, czy jesteśmy w stanie, skupiam się na tej frekwencji, w najbliższych latach wykreować jeszcze większy power w środowisku społecznym, nie tylko tym lokalnym, ale również tym na poziomie wyborów parlamentarnych, by jeszcze więcej ludzi poszło do tych wyborów. Natomiast też chcę podkreślić jeden temat. Bardzo silny mandat Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonej Prawicy. Ale zobaczymy, zobaczymy za chwilę, jak będzie układany rząd, bo w mojej ocenie Zjednoczona Prawica to nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale również Porozumienie Jarosława Gowina i również ten odłam ludzi, którzy są związani z panem ministrem Ziobrą. I teraz z wielką ciekawością przyglądam się temu, jak w pewien sposób te dwa obozy, Porozumienie i ludzie związani z panem Ziobrą, będą funkcjonować w rządzie, ponieważ to od nich zależy. Prawo i Sprawiedliwość, umówmy się szczerze, liczyło, że będzie miało z 280 mandatów albo prawie konstytucyjną większość. Znaczy ja nie wiem, 5 mandatów więcej jest Prawa i Sprawiedliwości. Więc nie mówmy, że to jest wielki sukces Prawa i Sprawiedliwości, bo nie jest. Ja nie każdy, wiem, kto odrobinę zna się na polityce, ja nie, to wie, o czym mówię. Ja nie wiem, skąd pan radny czerpie takie informacje odnośnie tego, czy Prawo i Sprawiedliwość liczyło na więcej, czy nie. No chyba, że z wypowiedzi polityków sekundkę, Prawa i Sprawiedliwości. Ja bym proponowała, żeby pan radny martwił się o swoją koalicję z partią Kukiza, a nie martwił się o Zjednoczoną Prawicę. Zjednoczona Prawica funkcjonowała przez ostatnie 4 lata z sukcesem i nadal będzie funkcjonowała. Natomiast no, te pana insynuacje dotyczące tego, czy się podzieli, czy nie podzieli, nie mają kompletnie żadnego sensu, bo są wyssane z palca. Zobaczcie. Drodzy państwo, pewnie nie uwierzycie, program nam się skończył. No i czas na program nam się skończył. Natomiast tak, ja tak króciutko jeszcze do tego, co pan Mariusz Pawłowski powiedział. Jako dziennikarka ja z ubolewaniem obserwuję to, co się dzieje w naszym świecie dziennikarskim, niepolitycznym, ponieważ faktycznie ta polaryzacja u nas też jest zauważalna i bardzo mi przykro, aczkolwiek w środowisku lokalnym, to zamieściłam w moim ostatnim wstępniaku, nawet środowisko dziennikarskie zaczęło się wreszcie łączyć, zaczęło się integrować, co jest dla mnie bardzo fajną sprawą. Mam nadzieję, że i ogólnopolsko również do tego dojdzie i będziemy mogli bardziej realnie też przekazywać te informacje, aczkolwiek
Panie Mariuszu, jest to bardzo trudno, ponieważ każdy z nas posiada swoje poglądy i staramy się zachowywać tę rzetelność, ale jednak subiektywizm... Popatrzmy na Dziennik Płocki, pani redaktor, może nie wszyscy, która natomiast nie z mojej utrzymać perspektywy, swoich poglądów w ryzach. Z mojej perspektywy naprawdę staramy się ten rzetelność zachowywać, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę z tego, że no, ta polaryzacja w mediach również jakaś nastąpiła. Natomiast jeszcze na samo zakończenie taką ciekawostkę powiem, bo tutaj moglibyśmy się sprzeczać, kto jest wygranym tych wyborów, kto jest przegranym tych wyborów i powiem tak, matematyka jest królową nauk, statystyka również, więc z poziomu statystyki tak naprawdę każdy jest wygrany i każdy jest przegrany. I bardzo fajnie zrobił to portal Brief, który podsumował, że na przykład PiS w 2015 roku zdobył 5 700 000 głosów, w 2019 jak wiemy ponad 8 milionów głosów, ale ta zmiana ilości, czyli o 2 300 000 głosów, nie spowodowała zmiany mandatów, ilości mandatów, bo było 235, jest 235. To spowodowała frekwencja. Tak jest. Bo na początku w 2015 było mniejsza ilość mandatów. Dokładnie, ale to też spowodowała właśnie ta duża frekwencja, że jednak ta zmiana mandatów nie ma. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w przypadku Platformy i Nowoczesnej, w 2015 roku uzyskali 4 800 000, w 2019 ponad 5 milionów głosów. I ta zmiana ilości głosów, co jak obliczone jest 5% więcej, spowodowała, że ze 166 mandatów no ta koalicja przeszła na 134 mandaty, czyli jest minus 32. Czyli tak jak widzimy, z każdej perspektywy może to być sukces, może to być porażka. Tutaj o PSL-u też jest coś ciekawego, że generalnie 45% głosów więcej PSL wraz z Kukizem, tą częścią, która przeszła do PSL-u, uzyskaliście, natomiast ta zmiana ilości głosów o 200 tysięcy więcej spowodowała, nie, to przepraszam, to na Konfederację patrzę, że z 58 na 30 mandatów wam spadło, ale z drugiej strony jest zostało więcej głosów na was. No tak, dlatego tutaj warto jest też obliczone. To jest procent. Zachęcam do przeanalizowania tego artykułu, bo to też bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe są właśnie analizy, ale podsumowując, myślę, że każdy z państwa coś zyskał i coś stracił na tych wyborach, ale jedno jest pewne. Wszyscy zyskaliśmy doświadczenie. No to tak. Z pełną odpowiedzialnością. Dziękuję. To były moje pierwsze wybory parlamentarne. No to życzymy Państwu wszystkim, żeby kolejne były bardziej udane, chociaż już i te myślę, że są zupełnie niezłe. Aczkolwiek niektórzy nie życzyli mi tego, żebym odjechała do Warszawy. Zapraszam do teatru ja na chwilę. Ja byłam w tym gronie, przyznaję szczerze, ale no, życzliwości dla pani radnej i dla Rady Miasta Płocka. Tak, Rady Miasta. Tak, nie wiem, żeby gdzie wy tam i po co. Tylko tak się zastanawiam, czy prezydent Miasta Płocka się by ucieszył. No i myślę, że większe grono jeśli samorządowców. Jeśli pan prezydent przyjmie nasze zaproszenie do programu, zapytamy go o to, czy ucieszyłby się, pozbywając się tak aktywnych radnych na rzecz Sejmu. Bardzo Państwu dziękuję, było bardzo miło z Wami spotkać się już w tej rzeczywistości powyborczej, w innym nastroju. Dziękuję, moimi gośćmi byli pani Violetta Kulpa. Dziękuję serdecznie. Pan Tomasz Kominek. Dziękuję, do zobaczenia. I pan Mariusz Pogonowski. Dziękuję, jeszcze raz zapraszam do teatru. Wszyscy zapraszamy do teatru, a z Państwem widzimy się i słyszymy już za tydzień. Przekrój tygodnia.